Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Paweł, a dziś jest Bert. Bert, Joszelka i Ren. Hejka. O tak, to ja. Cześć, cześć. I dzisiaj ostatnia misja w nowym DLC. Przynajmniej tak głoszą. Ej, to jak? To ja chcę czytać. Pierwsza dawka, 2.6, wykolejeni, yeah! Hej, świeżak, co wiesz o Human Labs? Ponoć mają tam trochę czystej nauki. Może to jakieś lekarstwo, a może super, fajny lekarstwo. Dalej, Królik mówi, że jeśli mamy zacząć rewolucję, ewolucję, musimy zdobyć kawałek tego tortu. A tort jest smaczny. Łap za układ okresowy, profesorze. Idziemy tam. Dobra, yeah. No to idziemy. Zatwierdzam ustawienia. Będą króliki. Tak, będzie mnóstwo króliczków. No na to wychodzi chyba, że tak, że będą króliczki, chomiczki i w ogóle. Nie no, królik może tylko mówić, czyli na przykład może być tylko narratorem całej naszej misji na przykład. Ale jaki tort mamy zabrać, w sensie? Pewnie jaki z królika, tort? Pasztet. Nie no, ale to kawałek. Też, tak. Nie wiem. Kawałek, czyli ten jego puszysty ogon. Dobra. Ej, ale fajnie. To mówisz, że klaunami. Jestem Daunami jesteśmy, co powiedziałeś? Klauna. A, klaunami! Przestań ale tak z mówić! Was czekaj, dwuosobowe ale... tak dzwoni. Dwuosobowe to auto, przepraszam. Oj. Jedź, czerwony. Jedziemy, tak? Nie mam tak. Tym razem. Dobra, jedziemy dwójkami. Z kim ja jadę, przepraszam? Ze mną. Z tobą? Z żoną przyszło. A faktycznie! Nie poznałmy. No nie rozwalaj, Paweł. No przepraszam, ale to auto jest dziadowskie. A, to jest od Perperta. Mam milion FPS-ów, na nas dogoni to im. Co, 7 km do przejechania? No mówiłem, że pewnie do Humana trzeba jechać. Okej, okay, to będzie najdłuższa misja ever. Nie no, żartuję. Już nieraz jechaliśmy chyba 9 km czy 10, więc... Może jeszcze 10 osób będzie mówiło na raz. Będzie najlepsze to w ogóle wszystko tak, słychać. Tak, tak, tak. Tak, myślę, że zdecydowanie myślę, właśnie że... narracja tutaj może plus jednocześnie my jeszcze mówimy i będzie super. Czemu tylko ja mówię? Widzowie są zadowoleni. Widzowie są w tym momencie powinniśmy wszyscy jednocześnie mówić, ja w tym momencie chyba powoli doganiam tam... Nie, nie doganiam. Ja tam nawet ten komentarze upawa i ludzie są. No właśnie, dajcie nam jakieś ten kosmiczne, pozytywne łapy kocie w, tam na dole, wiecie, no. Tak. To jest ostatnia misja. Tak, tak. To jest ostatnia. Ja w ogóle to jest totalnie niskie auto. Jeśli chcecie więcej, to słyszymy się w maju lub czerwcu. No. Albo na następnym odcinku. Ewentualnie w lipcu. Albo na następnym odcinku, tak. Dobra, lecimy do Human Labs. W Human Labs działo się już tyle rzeczy, słuchajcie. Ja nie wiem, co chwilę coś innego, komuś innemu wynajmują te rzeczy. Co to jest zmiany? No, to możemy lecieć. A ja Apokalipsy myślę, że zombie jedziemy. Nawet tam robiliśmy przecież. Wszystko tam robiliśmy. Wszystko tam się robi, nie? Nawet pasztet. Bert? Yes. Oh. Yes. Yes. Hello, Mr. Berbert. How are you today? Po polsku, proszę. Dzień dobry, panie Berbert. Jak się dzisiaj ma? Oj, Joszelko, jak ty ładnie dzisiaj wyglądasz. O, dziękuję ci bardzo. Na pierwszej osobie właśnie na ciebie patrzę. A ty ohydnie. Chociaż w grze mi to mówisz. Chociaż w grze mi to. Naprawdę? Chcesz zaprzepaścić tą misję? No tu na skróty jedziemy, nie będziemy jechali dookoła przecież. O, te skróty zaoszczędzają 2 km. No. Dokładnie. Dobra, poczekajmy, żeby dosłownie 2 km. Jedziemy do przodu. Wam ucieka. Powiem? Dobra, właśnie, nie wjeżdżajcie tam, jeszcze poczekajcie, bo tam. Przynajmniej w grze jestem w stanie od Pawła usłyszeć, że ładnie wyglądam. Nieładnie. Dobra, dojeżdżamy. O nie, nie, hamuj. Dobra, jedziemy. Co? To jest. Co, i skopiowali tą misję, czy co? Tak. Nie, ale jedź. Generalnie z tego, masz co wiem, jak się tego ziomka tutaj zajumie, czy coś, mam, to, to nie ma alarmu. No właśnie tłumik, nie? No. No, poszedł tłumik. Okej, dobra. No to nie był tłumik. A tam jest kamera. Kamera tam jest. Dobra, kamera rozwalona. Tam dwóch gości. Czemu ty, Berber, wysiadłeś? Co ty masz? Fajnie jest. Berber, czy ty wchodzisz właśnie... tutaj zaczaić po prostu i zniszczyć ludzi. Tak, napad na Kajopolisko. Czy ja mam jakiś pistolecik z tłumikiem? Najlepiej by było? Ja mam, mogę ci dać. O, ja mam, dobra. Jaki różowy. O kurde. Tak. Rzuciłeś granat. Nie ma problemu, oni nawet tego nie zauważyli. Dobra, oni są głusi. Tak. Nie, jednak nie.
Nie, jednak nie są ja chyba. Chciałem drofnąć wam broń. Zdecydowanie. Twoja wina, Paweł. Wszystko twoja wina, Paweł. A można to robić na głośno? Ej, można zrobić to na głośno chyba, bo nie skończyło się. Można. A to lajtowo. Dobra, wyciągam tłumik. Tłumik. A teraz to ty tłumik możesz. Pieszczą, no chowam, mówię. Chowam go z powrotem do majtek. Do czego? No w majty chowam. Ja chciałem być miły, No i rzuciłeś nam odbezpieczony granat, no typowe! Chciałem ci dropnąć broń! W CS-ie dropy się pod gry. W Valorancie pod gry. Dawaj, tutaj ja jest? Nazwa innej gier wy... Dobra, Joshenken, hakuj! Szybko! Hakuję! Wepchaj pendrive'a i wyciąg pendrive'a. Dobra, no. Można wchodzić. Można? Można. No to co? No to wchodzimy, czy nie? O, jest! Ła, mój bark! Nie wiem, kto to walnął, bo w sumie nie poznaję po twarzy. Nie wiem, jakiś klaun. Kolory były. Dobra. Małymi kroczkami, kroczki, kroczki. Plecy. Co? Ej, plecy nam zrobią? Co ty gadasz? Faktycznie. No, mógłbyś wymasować. Dobra, rozmasowuję. Ej, tam jakiś papierek leży gdzieś. To trzeba zrobić, halo? Tu jest jakiś papier. Szukać informacji, czy jakieś tabliczki, ona jest... Dobra, wyciągam telefon, już tutaj robię fotę. Tak, rób sweet fotę. Przesuj się, przesuj się, pulpecie, bercie. Wyślij zdjęcie, o, dobra. Wysyłam zdjęcie, no i wysyłam zdjęcie do tego. Do Daxa. Tutaj coś jest. Daj mi, tak jest. Znajdź łom. Nie, najpierw łom mamy znaleźć. Znajdź łom. Tu jest gdzieś łom. Masz łom? Znalazłeś łom? Mam łom chyba, tak? Czy nie? Dobra, otwór. Ja znalazłem łom, a Berper otworzył. Bo ja już miałem łom. Ja też mam łom. Znaczy, nieważne. Okej, czyli co, łom będziemy teraz mogli nosić tutaj, czy co? Będziemy mogli otwierać te skrzynki. Fajnie. Dobra. Co teraz? Otwierajmy sobie. Otwieramy skrzynki. A, więcej tych skrzynek mam otwierać, tak? Tylko ktoś musi pilnować. A patrzcie, proszę cię, co ty tam... proszek do prania, płyn do prania, yeah! Dobra. Nie krępujcie się. Ja wezmę to. Masz ten... O, jest ten, właśnie. I tak wszyscy, każdy wiedzą, że kapsułki do prania są lepsze. Jakiś płyn do prania, co ty gadasz? Otwieraj. No, otwieram, animacja jakoś nie... Tu nie ma. Nie działa. Już sprawdziliście? Tak, sprawdzaliście, okej. Okay. Dobra, mam coś. Dobrze. I mam jeszcze jeden? Nie, o, co tu jest? Co tu się świeci? Halo? Nie wiem, teraz podejdę. Otwieraj. Nacisnąć guzik może trzeba? No nie właśnie, miałem wciśnij, ale ktoś strzelił chyba do tego. O, parówy tam są. Parówy się ma. Dobra. Dużo was tutaj parówy. Dobrze. Dobra, weźmy do jednego auta, będzie najprościej. Ale odległość pociągu jakaś jest. Wsiadajmy szybciutko. Musimy wykoleić pociąg. Mamy jak Big Smoke. Jaszaka, wybierz sobie miejsce, ile można ciebie czekać, tak długo wybierasz? All you have to do is follow the damn train. Dobra, kto prowadzi? No, chyba ty. Ja. A co, Bert, to okej. Okay. A to wyścig? No nie, no, w sumie nie wiem. Jest pociąg. Na razie Berber prowadzi ta osoba, która jest z przodu, czyli Ren. Dotrzyj do... Jesteście na przednich siedzeniach. Nie, ja jestem z tyłu. A, okej. Teraz sobie sprawdziłem. Ktoś powiedział, że jedzie. No ja jestem też z tyłu. A tu Jaszoka jest z przodu. Ja z przodu tak. Dobra, to słuchajcie, to musimy dotrzeć do zwrotnicy przed pociągiem. Tak. Taka informacja widnieje na pociąg dole. Ale nie! Berber, czy ty masz prawko? Jezus! Chcesz prowadzić? To się teraz przesiądziemy, spróbujemy cię. Dobra. A grozisz nam? No tam tak. Z tyłu pociąg już widzę. To jakieś coś leży na torach. No i też coś leży na torach. No to jest takie specjalne cosio. A, specjalne cosio, które robi cosio, rozumiem. Dokładnie. Ty, no ale dobrze. To... No ja nie mogę, no... Nie mogłeś wjechać po schodach tam na górę? Nie. Cardio. Nie. Dobrze, no gdzie się ryjesz? No, po kolei, gdzie się ryjecie? Naciągnę na linię. Ciąg to! Kto to tak ładnie pociągnął? Ja. Jaszelka pociągła. Ona! Okej, okay, i ci on teraz pojechał? Do Wygwizdowa? Mur. Okej, okay, ziomeczki przyjechały. Się chyba wysadził. Dobra, szybko. Skąd nasze auta tu się wzięły? Nie wiem, ale fajnie. Coś teleportowały. Dobra, śmigamy. Ale to czarne, to brzydkie.
Dobra, jedź Ren! Dobra, ja... będę, poczekaj. Czekaj, gdzie mam jechać? Znajdź narzędzia najpierw. Musimy tutaj, musimy gdzieś podjechać jeszcze. Ła. Okej, szukamy narzędzi. Ja brałem je stąd właśnie. Mam nadzieję, że jakieś markowe, jakieś fajne będą. Tak, 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 z Nike. Okej, okay. Ich mam rozwalić czy nie? Pożyczyć. Ja ich rozwalałem, aczkolwiek... Dobra. Piła tarczowa? No dobra, to biorę. A, to ja też muszę wziąć? Nie, wystarczy wy weźmiecie. Aha. Chyba, nie? Dobra, okej. Okay. I chyba będzie wszyscy. Dobra, kto wsiada do mnie? Ja wsiadam, bo mam piłę tarczową. Dobra, masz piłkę. Już nie mogę prowadzić. Serio? Poważnie tędy nie wyjadę? Czekajcie, to lipa. Idealnie zrobiłeś to tak samo jak ja. Czekaj, bo tu świadek jest. A. Sam jesteś świadek. Nie. No tam nie. Był dobra, jadymy. Naszych niecnych czynów. Okej, okay, mamy 980 metrów. Gdzie oni są? Halo, wsparcie! Wsparcie, zaparcie, Ren, czy Oszelka Berber? Czy jesteś tam z tyłu? Uspokoić się, proszę. Udaj się do miejsca wykolejenia pociągu. Czemu się wykoleił? No bo pewnie puściłeś go nie tam, gdzie trzeba. No bo myśmy zmienili... Dobra, czekamy na was. Jesteśmy szwadron komando wilków. Dobra, jesteście, okej. No super, naprawdę dziękuję. Paciąg. Proponuję nie wysiadać. Bo tu są chemikalia. Dzięki, że powiedziałeś to, wyrychło w czas. Wsiadasz czy co? Wsiadaj w łobuzie. Dobra, tu się w ogóle coś zesrało w tym pociągu. Romantycznie. Co się zrobiło? Tu tak przydałaby się wyrzutnia, podejrzewam. Tu by się przydał minigun. No i zezłem się przez ciebie tym z minigunem. Co no to ja go wysadziłem w sumie. Dobra, co my tu mamy znaleźć? Trzeba otwierać te kontenery. Musimy znaleźć proszki dokładnie. Dobra, no to idę proszek do prania szukać w dalszym ciągu. Dobra. Dobrze, szukajcie, a znajdziecie. Dobra. Ja wiem, kto tak mówił. O jest, podświetli się na zielone, jak znajdziecie. Wygląda to jak lampion, ale nie, to jest kapsułka do prania. To jest kapsułka tak, do prania, myślałem. Mamy to. Wyrzutnia, po co mi jakaś wyrzutnia? Jeszcze musimy poznajdywać trochę więcej ich. Jakiś helikopter tam dalej. Leci. Jest też, dobra, mam. Dobra. Ten helikopter postaram się może... Unieszkodliwić. Unieszkodliwić, właśnie? Dobra, czekaj, unieszkodliwego. Bo jeszcze trochę daleko jest. O, jeszcze kawałeczek jest, ale... Mnóstwo chemikaliów. Okej, mam tutaj kolejną ampułkę. Ktoś do mnie strzela. Tak. To mnie boli. Dobra. Mnie też ktoś strzelał. Otwieram kolejny kontenerek. Czy mamy kolejną ampułkę? Tak, mam kolejną tam ampułkę. Buddy, coś tam? Ktoś do mnie. Dobra. Czeka. Co tam miał dziś? Tak, dokładnie. Dobra. Zdenerwowałem się. Okej, okay, ostatnia jest tutaj? Mamy, dobrze. Tak, jest tutaj. Dobrze, teraz musimy, nie wracamy, musi tędy pójdziemy, tędy tutaj, musisz się do mnie. Tak, do ciebie? Dobra. Drużyna, brawo, zaufajcie mi. Dobrze. Umieram. Brawo, team. Jak umieram? Nie mamy życia tyle, nie. Herbert, w żadnym wypadku nie zdychaj. Tutaj. To chwila, to muszę sobie przykucnąć. Brikada mamy jakiegoś? Co to ma być? To. Ale fajne. To. Najlepsze. Dobra. Okej, otwieram drzwi. Okej. Okay. Możecie wsiadać do mnie, czy nie? Raczej możemy. Raczej. Nie inaczej. Ale tak szybciutko, wsiadaj, raz. Ale to wszyscy chyba nie wyjdziemy, co? A, to jest dwuosobowe. 6x6. Serio, nie mogę tam do tyłu? 6x6. Ale 6x6 w sensie koła. No i co z tego? Jest problem. Co? Utknąłem. Ja cię kręcę. No poważnie! Stylowo, panie Paweł. No co ja ci poradzę? O, czekaj. Nie jestem w stanie. Dawaj mi tutaj AP na to mizerem. Dobra, weźcie jakiś... Ja zadzwonię do mechanika. No, ale nie jestem w stanie. Jak nie możesz? Rozwaliłaś właśnie Brickade'a. No, przykro mi. Brickade 6 ulega zniszczeniu. No, po 3-4 strzałach z tego. No. Szaleństwo. Szaleństwo, page up. Niczym ja prawdziwi profesjonaliści. No nie moja wina, że tutaj tak... Bo ja nie. W ogóle żadnego zjazdu nie było ani nic. Twoja wina... No musisz z impetem. Ja. Dobra. Albo delikatnie z wyczuciem. No ja delikatnie z wyczuciem właśnie wyjechać chciałem. No nie dlatego... wiem. No dobra. Z impetem trzeba. Okej, czyli znowu lecimy do... A nie, no. Tu jest Brickade, okej.
Dobra, może tym razem ja wyjadę? Dobra, spróbuj wyjechać, no. Dawaj, ty dmuchaj. Nie było go przed chwilą. Albo idź sam tej strony trzymaj, żebym nie spadł. Co ty gadasz w ogóle? Czy ja wsiadłem ci na kolana? Chciałbyś, nie? No totalnie przez chwilę na kolanach byłem. Kamera mi się rozwaliła. Nie siedzisz, u mnie stoisz. Co jest grane w ogóle? Spadłeś jeszcze. To jest. Co to miało być? Na kolana do Rena siadłem? Czekaj, mogę do ciebie utknąć? O, też utknąłeś? Nie utykam. Ja jadę. Dobra, jest, dobra, jedziemy. Masakra, słuchaj, co to w ogóle było? Moja postać w ogóle... U mnie? Tak, u mnie wsiadłeś, gdy ja byłem za kierownicą, ale wsiadłeś i byłeś po prawej stronie, ale stałeś. Tak, no, stałem i w ogóle nie ten. To samo miałem właśnie. Byłem w pojeździe, ale nie siedziałem in position, w nim. In position. Pouse jakiś, no kurde. No co za ty jakiś ten? Pomogę wam. No. Dobra. Co wy tak powoli jedziecie? No bo mamy powolne. A, okej. Okay. Bardzo powolne. Ren, co ty robisz? Dobrze. No pojechaliście. Opy. Zatankować. Dobra, jedź. Opy, normalnie. Ja będę strzelał do nich. Ty jedź po prostu. No nie mogę, naprawdę. Zestresowałem się teraz, no. No od lewej, do lewej musisz. Już przejechać. Dobra, przez stację przejedziemy. Stacji? Dobra, przejedziesz dasz radę. Bić kopciki i te sprawy? Ojejku. Już myślałam, że spalisz. A, proszę cię. Dobra, czekajcie, gdzie tam jest, gdzie oni tam są, tam gdzieś jadą. Twoje umiejętności, nie swoją osobę. To dalej. Czekajcie, szybko osobę. Zmienię sobie tylko o, no to nie jeżdża z nas. Dobra, wyprzeć trochę. Wyprzeć, typiarzy. Dobra. Duszę to W, normalnie. Okej. Okay. Gaz w dechę, a nawet trochę do asfaltu. Mhm. Dobra, na razie chyba nic nie jedzie. Bo po prostu hamujesz. No nie teraz. No co ty im robisz? Przestań krzywdzić naszych pomagierów. Krzywdzą moje uczucia, naprawdę. No co za parła? Jak zginiemy, to będziemy musieli zaś to powtarzać. No właśnie. No kurde, będę. Okej. Zginiemy zaraz. Dobra, jedziemy. Dobra, tu jest zjazd. Tu jest dobrze, jesteśmy blisko już. Ale my jedziemy we dwójkę, więc jak tam auto wybuchnie, to... Zginiecie razem w tym samym miejscu, a to znaczy, że razem... Zaliczę jako jedno. Zaliczę jako jedno. Nie, no niestety tak to nie działa do końca, ale... Taranem, yeah. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej święta. No. Dojeżdżamy. Hamować tędy? No dobra. A tak, faktycznie, dobra. Dobra, nie ma hamowania. Dobra. Tędy. Pierwsza lewo. Ale poczekajcie, halo. Dobra, poczekajmy. O, tam jadą, widzisz? O, są. Faktycznie. Coś na nawet pojechali. No, oszuści. Jak oszukiści? Dobra. Dobra, zaparkuję ci tutaj ładnie, nawet tam do środka trzeba jakoś chyba. Nie przejedź tak. Nie przyjedź Daxa. Ale co ty, na wstecznym chcesz tam parkować? A. Oczywiście. A. Słyszysz ten dźwięk? No. Tył? Faktycznie. Dobra. Co, ej, co podskakujesz? Nie podskakuj. O. Zaparkowałem ci tyłem, patrz jak elegancko. Dobra, elegancko. Można rozładować, Francja elegancja. Dobra. Dobra. No nie bijesz. Mamy to. Elegancko. Zrobione. We are not a gun. Dobra, to wracamy na sesję w takim razie teraz. Tak. Dobra, moi drodzy, skończyliśmy wszystkie zadania i odblokowało się coś w środku. Chodźcie, zobaczymy, co tam jest. Idziemy. Podzwonił Dax, że odblokował się samochód i można się bawić i w ogóle. Ja sam wbijam. Bez zaproszenia. Na chivalry. Dobra, wchodzimy do środeczka. Do łeb. I mamy tutaj tego Brickade'a, tak? Co tam masz? Na krzywe nogi. Dobra. Chodź ta tutaj. Patrz, co dostałeś? Patrz, jaki ładny. Dobra, tu mamy co? To ukradnij wyposażenie wytwórni z polskiego magazynu, aby odblokować możliwość zakupu wytwórni. I założenie nowego biznesu. Fajnie, że nowy biznes. Wszystko trzeba kraść. No to typowe GTA, przecież no co ty? Chcesz ten? A tu masz tą panią. Typować? Z kascenki. No widziałem.
Dobra, słuchajcie, czyli musimy ukraść zasoby, więc mamy trzy, że tak powiem, elementy. Czekajcie, gdzie będzie bliżej? To będzie bliżej chyba, co? Ten będzie pierwszy. Także jedziemy do wytwórni. Kierowca, the one red. I zobaczymy, co się będzie działo. Okay. Dobra, jedź. Ej, nie, tędy nie. No, dobra, ten też. Tędy też może jechać. No, każda droga prowadzi do Pyskowic, nie? Tak. A gdzie? Dokładnie tam. Poza tym, że właśnie robimy teraz kółko. Nieprawda, no, dobra, tak proszę, proszę ładnie tutaj nas wykierować. Dobrze, dobrze. Ja bym jechała zgodnie z linią. O. Ale mnie miota. Trochę za szybkie auto chyba, co, Ren? No, trochę za szybkie jak na mój brak. Okej, dobra, no to co, kilometr został do miejsca docelowego. No już nawet nieprawda, 9 ale metrów. To jest nawet świąteczne auto, bo popatrzcie na tylnie światło tego samochodu. Wygląda jak choinka prawie, że. Wygląda jak choinka. Wygląda jak Dacia. Tak, Sandero. Tak. Totalnie. No, mniej więcej. No. Napiszcie w komentarzach, mniej pewnie, że więcej, tak. Mniej więcej, czy więcej? Mniej, lub więcej. Dobra, dobra, uwaga, dojeżdżamy, uwaga, dojeżdżamy. Nie wiem, czy to będzie jakieś strzelańsko, czy coś. Przejechałeś. Nic nie mam. Przejechałeś, no. No bo ten to, ta kobieta za kółkiem tam, w białym aucie mi to zasunęła. Dobra, uwaga. Jakby był tam facet, też bym tak powiedział. Dobrze. Dobra, wyszedłem. Taktyczne wyjście. Ja tu nic nie mam. Nic to nie ma. Ja teraz tu jest. Gdzie? No tu pan jest. Paweł widzi chyba. Dobra, panie pan Paweł, panie ja. Przygotowanie, wyposażenie wytwórni kwasu musi być wykonane samodzielnie. Tak. Dobra, no trochę lipa, że muszę zrobić to sam. Ale będziecie mogli mnie wspierać, myślę, więc ja tak, już wchodzę do środka. Jak ta firma? Będziemy zrobić, zrób przeszkadzali. Coś. Co? Co? Będziecie przeszkadzali, no mamy możemy się... My możemy się tutaj pobawić po prostu, dlatego teraz ja jestem, ty bawię się w Mr. Beasta. Co się dzieje w ogóle? A tu czekajcie, wezmę tu lekko po cichu ich tutaj zlikwiduję. Dawaj Joszewka, jak zrobisz tutaj ładnego pączka, zapłacę ci $1000. Dobra. Tak. Może być na tobie? No, tak. Dobra. Paweł tam, wiesz, użycza. Okej. Okay. Wiem. Dobra, i tutaj wózkiem widłowym. Dobra, niech będzie. Muszę, Okej. Okay. Teraz Berber, ładować. Jak wejdziesz na dach tego auta. To są tylko... A, dobra, czyli trzy te muszę. Też dam ci tysiątka. Na dach tego auta. Dobra, tak. Dobrze, stylowo. I masz tysiączka, proszę bardzo. Zbieram. No, wieź, chopie, wieź tym wózkiem! Dobra, a kiedy Joszelka właśnie tam skacze pomiędzy samochodami, może opowiem sponsorze dzisiejszego filmu. Okej. Okay. Chyba ja jestem sponsorem. Dobra, ogólnie to trochę chwilę zajmie, bo tu, a mnie atakują cały czas. Domyślam się. Dobra, dobra, czekaj. Załadowałem pierwszą i od razu atak jest na mnie. Dobra, wsiadam. Ty, ktoś się tam daleko zreskuje. Druga paleta już leci. Widzicie to? Patrzcie, ktoś tu biegnie. Zagrał po prostu. Czuję się jak w mojej pierwszej pracy. Biegnie. Znaczy w drugiej. To coś tu biegnie. No tak, no bo ja też jeździłem wózkiem widłowym. Nieźle, nie? Tylko nie takim, tylko boczniakiem, czyli tak wiecie, bokiem siedziałem. To w ogóle jest to, żeby to opanować. Boczniaki to takie grzybki. O, czekajcie, bo tutaj dobra. Jest... Ktoś wymyślił jakiś taki o? Duży podjazd, no, bez jest. Sensu. Duży podjazd. Duży... tak. Duży w Japonii. Dobra. Co? No zostaw mnie! Dobra, czekaj, ja tutaj tu muszę tędy zawrócić no chyba. No i oczywiście, że musiał. Wziąłeś i znikło, ej, Pierona. Pierona. Dobra, dojeżdżam. To, co to się stanęło? Tak też mi się wydaje. Cyk. Tędy, tutaj. Masakra, tu jest ciasno po prostu. O, znacie, powiem wam, że... To a to z jednej wytwórni muszę wyrzucić te rzeczy, czy, że tak powiem, z każdej będę musiał z tych trzech? Nie, z jednej. Mam nadzieję, bo to strasznie długo dobrze trwa. Dobrze, nadzieję. Generalnie jest auto w GTA, bardzo drobne dla facetów lub kobiet, które zdradzają. Nazywa się cheatach. Okej, dobra. Jaki dobry żart wymyśliłem. Dobra, słuchajcie, załadowałem, wyjeżdżam za chwilę. Wyjeżdżasz? Dobra. Wyjeżdżam. Mam zapakowane tutaj pojemniki z klockami Lego chyba. Chyba? No tak to wygląda. Tak to wygląda. Ja by tam klocki Lego trzymali. Dobra, gdzie będzie wyjeżdżał? Dobra, wyjechałem tutaj. Jarona, pomóżcie tutaj, ludzie! Dobra, biorę moje super. My tych gości nawet nie mamy zaznaczonych.
Nie do widzicie tego ich? Musimy się domyślić. Musimy się domyślić, że to oni. Byle okay. Nie Pawła. Dobra, dobra. Kilometr 700. Mają. Dojeżdżam, dojeżdżam. Dobra, dobra, spokojnie, czekaj tu w prawo. Ja w ogóle jakim cudem? Miałem nieodkryte. Co znaczy, miałem odkryte te pudełeczka. A teraz tam planteka jest. To drzewo. Dobra, ja ogólnie cisnę na maksa. Cisnę na maksa, a nie na low. Dobrze. Żeby jak najszybciej dojechać. Dobrze, jest, jest. Bo tu się dużo dzieje. Dużo, dużo. Za dużo. Dużo, za dużo. Kundel do mnie dzwoni, co? Dawaj, odbieraj. Nie, kundel. Taki piesek. Kundel. Ogólnie... To jest. No, to było ryzykowne. To nawet się nie spodziewałem, że tak to wejdzie. Dobra. Ja jestem sam pewien... jestem pełen podziwu sam swoich skilli. Tutaj normalnie nie patrząc strzelasz w bark. Dobra, czekaj, postaram się tu wjechać szybciutko, bo tu już tutaj siedzę na ogonie. Dawaj. My cię siedzimy na ogonie. A, to wy, to było jeszcze, no przez chwilę byli jeszcze coś wrogowie. Dobrze. No, dobra. Dobrze wyminąłeś. Okej, dobra, dojechałem. Wierzam, dobrze. Ja wiesz, dobra, wyposażenie wytwórni zrobione. Nice. Dobrze. Najpierw dostarczone. W ogóle tir zniknął, znaczy to autka, a potem ta naczepa. Porozmawiaj z kundlem w warsztacie pojazdów, żeby zainstalować wyposażenie i uzyskać dostęp do wytwórni. Dobra, ja was może zaproszę tutaj, zaproś do Freak Shopu. Ren, Berbert i Oshela. Poproszę o zaproszenie, dokładnie tak. Dobra, proszę zaproszenia. I ogólnie tutaj ten człowiek to się nazywa Kundel. Door is open, yes. Okej, okay, żeby zainstalować wyposażenie i uzyskać dostęp do wytwórni, trzeba zapłacić 750 tysięcy dolarów. To aż tyle? Symboliczna kwota. To jest symboliczna kwota, biorąc pod uwagę inne ceny. Dobra, to co, zamawiam? Zamów. Tak, poproszę. Lol, ja wszedłem do swojego. A gdzie zniknąłeś? Okej, okay, posiadasz teraz własną wytwórnię, podejdź do bocznych drzwi, żeby wejść, no i nie zdążę doczytać. Dodatkowe modyfikacje można jeszcze zrobić u kundla. O, czuję się samotny. Jest, znowu. O, jestem. I samochód jest gotowy. Zobaczcie, jak się w ogóle zmienił. A do kundla jak podejdę, to mogę modyfikować. I zaraz zobaczmy tylko, co tak możemy tu zrobić. Możesz zmodyfikować ulepszenia, pancerz. O rany, to możemy auto tuningować to w ogóle. Tak samo ten motocykl dostawczy ten obok, motor, również tak, można tuningować. Tu z tyłu masz motorek na pacę. Okej, okay, słuchajcie, ogólnie ten tuning zostawił sobie na następny odcinek już, myślę. Nie będziemy się tak ten... Tak, faktycznie tak, też jest motocykl. Jeśli chcecie tuning tego, to możecie zostawić dużo łapek w górę dla Pawła i dla... Myślę, że tak czy siak zrobimy tuning, więc... I dla kogo jeszcze? Dla Pawła. Ale łapa się przyda. Okej, okay, dobra, moi drodzy, tym sobie nas dokończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! Pa, na razie! Bye, bye. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.